Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już na mieście. W pierwszej kolejności spotykamy się z Mariuszem. Musimy załatwić pewną sprawę u pani, która jest prawnikiem i doradcą w pewnych kwestiach. Mamy podobny problem z Mariuszem, będziemy się starali go załatwić. Potem jedziemy oglądać kolejne domy, a potem zapraszam serdecznie, zobaczcie sami. Miłego oglądania. Spotkaliśmy się z Mariem, idziemy teraz do firmy konsultingowej, takiej księgowo-konsultingowej, gdzie będziemy załatwiali. On ma bardzo podobnego tematu sprawę do mnie, więc będziemy to załatwiali teraz. Postaramy się uzyskać jak najwięcej informacji, a potem Mario już jedzie do siebie, a my lecimy w wir dnia dzisiejszego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Wyspałeś się wczoraj? Dobrze, fajnie. No, no to dobrze. Wygodne łóżko to najważniejsze. Jedą dziewczyny już. Tam jedziemy? Jedziemy w ten tłok. Musimy znaleźć tam jedną osobę, która nas zaprowadzi do domu. Cotton Candy. Cotton Candy. No to jedziemy szukać Cotton Candy, bo tam czeka na nas pani, która nam pokaże dom. Ruszamy. A oto i on. Kolejny dom, który będziemy oglądali. Ten jest przy drodze i to takie całkiem powiedziałbym ruchliwej. Naprzeciwko niestety to wygląda trochę na... Znaczy pagoda na pewno. Tylko tyły pagody. A na tyłach pagody dość często są krematoria. A nie chciałbym powielać pewnych rozwiązań i schematów, które już zostały przerobione przez innych youtuberów. Tak, to jest cmentarzysko. Czyli po prostu buddyjski cmentarz. Zobaczymy przez tą kratę najpierw. Nie to, żebym się bał duchów. Co to, to nie. Ale co tu mamy? Jest jeziorko. Patrzymy, czy gdzieś widać krematorium. Tak wprost mówiąc. Krematorium może być tam. Będę musiał to zbadać. Bo jeżeli to jest krematorium, to ten dom już niestety jest skreślony. Ale jeżeli to nie jest krematorium, to kto wie? Bardzo ważne mieć przebadany temat okolicy. Ważne, że tu można dojechać również w porze deszczowej bez brudzenia sobie nóg. No to wchodzimy w takim razie. Najpierw tak. Tutaj mamy bramę, więc można wjechać spokojnie, zaparkować sobie dwa samochody, jeśli jest taka potrzeba. Tudzież szereg motorów. Jest to również przestrzeń jakaś taka zamknięta do zabawy. Kawałek podwórka przed. Oczko wodne, które jak się napełni wodą, mogą pływać rybki. Dobrze. Tu ktoś chyba mieszka, takie mam wrażenie. Maybe someone is living now in here? Yeah, maybe move on 16. Aha. Okay, so this is like a two room downstairs. Ładna podłoga. Jakby ktoś miał ochotę, proszę bardzo. O, łazienka też bardzo ładna. Nie jakaś mega ekstra, nie wiadomo co, ale jestem zaskoczony. What? Double bed. Cool. Ok. Maleńki pokoik, to jest bardziej... schowek, bym powiedział. Oni nie chcą powiedzieć, co jest. Nie mów mi, że to jest kuchnia. No nie. Pralnia i kuchnia jednocześnie? No nie, 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 nie. Tak to my się bawić nie będziemy. A tutaj co? Podejrzewam, że łazienka. Nie, ładny pokój drugi jeszcze tutaj. A, też żeby nie wchodzić komuś. Ten jest duży. I z łazienką. Ok. Ktoś tu mieszka do 16 włącznie, także na razie oglądamy, ale tak bez łażenia wszędzie. No i część druga, niezależna. Musimy wejść tędy, po schodach na górę. Let's go, let's go, let's go. Ostrożnie, Dunuś. Dobrze? Powolutku. Bo tu nie ma barierki z jednej strony. Wchodzimy teraz, jest tak, no jedna rzecz, która tu jest taka, no zresztą zaraz zobaczę. Oho, co to było, jakieś biuro? What was it? Okay. O,
Okej, to jest taki salon. I tutaj, nie wiem, czy można otworzyć. Można. Pokój. Spory. Z klimą. Z widokiem na park, że się tak wyrażę. Zaraz, kochanie. Tak? To już idę zobaczyć. Dobrze, kochanie. Ona się już wyrobiła i sprawdzę, mówi tato. W porządku, są dwie toalety. Chodź zobacz. Tu jest łazienka z wanną. Normalna wanna z prysznicem. Okej, spoko. Nawet. I... Przechodzimy. Z tyłu widok. Już, kochanie. Jest jeszcze jedna łazienka. Dziękuję, kochanie, że zechciałaś sprawdzić to. Jest łazienka z prysznicem. Okej. Nie najgorsze. No i tutaj znowu już taka wnęka, no nie nazywam tego kuchnią. Jest możliwość podgrzania, ale nie ma żadnego blatu. Nic, zero. Właśnie maszyny. Tak, kochanie, jest pralka. No niestety miejsce te przegrywają kompletnie brakiem przestrzeni do gotowania. Zupełnie. To jest dramat. Aczkolwiek ma to swoje, powiem wam, zalety też tutaj, tam jej lokalizacja. Po pierwsze jest dobra lokalizacja, tak? To mogę się powiedzieć, że to jest najlepsza lokalizacja z tych, które żeśmy oglądali, jeśli chodzi o bliskość centrum. Ta jest rzeczywiście niezła. Widok za oknami też bardzo przyjemny, no park z tyłu, fajny. Ale kompletny brak kuchni, zero. I mimo, tak naprawdę trzeba by to wynajmować samą górę, jako po prostu jeden apartament. Bo tu jest jedna sypialnia. Tego się nic nie zrobi. Jedna sypialnia z jadalnią i z mini kuchnią. Także to tak naprawdę byłby jeden pokój do wynajęcia. Ten tu na górze, a na dole byśmy musieli mieszkać. Czyli nie spełnia to jakby podstawowych założeń możliwości przyjmowania gości. No niestety. Choć z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo duży, to jednak okazuje się, że nie jest to aż tak przestronne, jak można by się spodziewać. No i krematorium. Nie jestem fanem. Zapytaliśmy się panią o to krematorium. Pani mówi, nie, już nie wolno, już nie palą. Nie palą tam już ciał, już nie wolno, jest zakaz, bo popudowało się właśnie dużo domów dookoła. To jest centrum jakby już, zresztą możecie zobaczyć sobie, dzieje się. I już nie palą. Krematorium nie działa w takim razie. Dobre i to. No ale pod nasz koncept, pod nasz zamysł się to po prostu nie sprawdzi miejsce. Zatem ruszamy dalej. To jest spostrzeżenie pierwsze tarong. Wyobraź sobie, że musisz przejść tymi schodami, a jesteś pijany. No rzeczywiście, powiem szczerze, jeśli chodzi o kwestie BHP, to tak sobie. No dobrze, to szukamy dalej. Logistyka dzisiaj nie zawodzi. Jedziemy od razu z paniami obejrzeć kolejny dom. Doskonale. Nie tracimy czasu zatem. Do roboty! Kolejna miejscówka dość specyficzna. A, daleko od centrum. B. Wjeżdżamy w taką wewnętrzną uliczkę, przepiękną, kwiatową, naprawdę ładną, zieloną, ale to, co jakby dyskwalifikuje już jakby całkowicie dalsze oglądanie, choć oczywiście zobaczymy i pokażemy wam ten dom z ciekawości po prostu, to fakt, że to jest dom, który jest w takim mini podwórku i tu mieszkają inni ludzie. Jak widzicie, nam proszę bardzo, prania, motory, czyli przestrzeń wspólna tutaj się odbywa. A tak wygląda sam dom, który będziemy oglądali. Salon. To jest jakiś żart. Tu jest jakiś... Stoi taka kostka. Ta kostka jest pokojem. Tu laptop można postawić. Dziękuję, kochanie. Bardzo mądrze. Moja kochana córka od razu mówi, tutaj tata laptop możesz postawić. Tak, tam jest łóżko. Tu mamy drugi pokój. Ten pokój jest z łazienką. Tamten był bez łazienki. Tak, wszędzie dużo kwiatów, rzeczywiście. Tak, kochanie. To też można laptopa postawić. Tak, kochanie, masz rację. Tam jest łazienka, ale już nawet... Dobra, już jak jestem, to zobaczmy. O, jaki dramat. A tam co jest zrobić? A to jest jakiś labirynt. To jest przestrzeń kuchenna. Aha, czyli że można przez łazienkę wejść do tamtego pokoju też. Nie, it's not cool, babe, it's not. No dobra. No dobra, ale to jakby od początku już wiadomo było też, że nie, ale dobra, to idę jeszcze na górę.
schody dość ciekawie rozwiązane. A jakoś się idzie. O matko jedyna. Nie wierzę, nie, no to jest jakiś barak przerobiony na... Tutaj jest łazienka. I... Poddasze. Dobrze. No nie, nie, nie. Nawet nie pytam się o cenę. Albo zapytam. Baby, how much for this? Nie! How much for this, mommy? $300. To tanio, ale no... To June jest pod wrażeniem właśnie takich rozwiązań na przykład, że można usiąść na poduszkach. No dobra. Tyle. Dotarła druga pani, z, jak już skończyliśmy oglądać, zgubiła się po drodze. Zobaczcie, tutaj. Cześć kotek. Spisz sobie? Odpoczywaj sobie, odpoczywaj. Gorąco, o tu jaki idzie bysior. Ty to gangster jesteś. Ty to gangster jesteś. Ty to gangster jesteś. O, leży, look at this one. Hello, look how big is it. Dziuna, cześć, no nie może, nie odpuści żadnemu zwierzęciu, musi po prostu pogłaskać. Cześć, cześć, tak, jaki wielki kot. Ostrożnie, bo to nie wiadomo, co może takiemu wielgusowi trafi do głowy. Tradycyjnie zatrzymujemy się, jak widzimy gdzieś jakiś dom ładny z wystawioną plakietką na wynajem. No i zobaczcie, domu samego na razie nie widzicie, ale tu jest spora przestrzeń przed, zadaszona. Tu zrobiony jest bar, tu zrobiony jest grill z wyciągiem. Przestrzeń na potencjalne jakieś gastro. A tu bardziej widać trochę ten dom. Zaniedbany, widać to. Dawno nikt nie mieszkał, rośliny porosły pod nadacha. Ale wygląda na duży. Jest przy drodze, przy samej rzece. Tą drogą jedzie się prościutko do centrum, na Pub Street. Kawałeczek to jest od Pub Street, to nie jest tak, że to jest minuta, dwa, ale też nie jest strasznie daleko. No, ładnie to wygląda. No i jak? 20. Okej, okay, how much? 1500. 20 pokoi jest. To jest, nie widać stąd, żeby tyle było. 20 pokoi to trochę za dużo. Ale $1500 tylko. Tak, tanio. But it depends, you know. Paul Adam. What is the state? No, to ma. To zależy, w jakim stanie oczywiście są, bo to wygląda jakby no, do remontu, że jest. Że to sporo. No dobra, ale zatrzymaliśmy się, obowiązek spełniony. Potencjał miejsce ma. 20 pokoi. Zatrzymaliśmy się po drodze. Pan tu ma taką sporą platformę z tymi muszlami. I teraz coś wybiera. Pośredni wielkości. Że będzie sobie podjadała. A my teraz jedziemy w stronę domu. I tutaj ciekawostka. Bardzo fajnie, że sobie tak jeździmy, bo dzięki temu... Poczekaj kochanie, już jedziemy. Przyjeżdżaliśmy obok takiego miejsca, gdzie stały ciężarówki. Zatrzymałem się, mówię, zapytajcie, czy tu można je wynająć, te ciężarówki. Okazuje się, że można wynająć te ciężarówki. I spoko, są w stanie przyjechać do Kokongu, zabrać nasze rzeczy, je tutaj przywieźć. I zrobią to jakieś 100 dolców taniej niż ci, którzy z Kokongu mieliby wieść. Także super, bardzo fajnie. Cały czas to są horrendalne pieniądze, ale jednak taniej. 100 taniej, to jednak 100 w piszę. Także bomba, bardzo dobrze, fajny dzień, już mogę powiedzieć, że udany. Jedziemy do domu. O, home sweet home, nareszcie w domu. Czeka nas jeszcze dzisiaj kilka zadań, ale to już po południem. W sumie jest po południu, bo jest pół do pierwszej, ale jeszcze parę chwil. Niby godzina lunchu się zbliża, a w ogóle głodny nie jestem. No to kupię sobie te muszelki, popodjada, czyli też pewnie jeszcze chwilę przeczeka. Dobra, no to na razie jesteśmy. Taran połaszuje te swoje, a właściwie skończyła już te muszle. Jak, dobre? Yeah. Good? Oh yeah. Spicy? This is the best one. Really good? The meat is sweet, the sauce is spicy. Taran mówi, że mięsko pyszne, sos ostry, także jest rewelacja. No dobra. To smacznego w takim razie, choć już nie ma do czego. Przyjechaliśmy na market zrobić jakieś drobne zakupy. Głównie warzywno-owocowe. Obiecane jabłko dla Juny. I troszkę rzeczy do domu.
ale to takie typowo marketowe będą rzeczy, które będziemy kupowali. Natomiast później pojedziemy jeszcze do sklepu kupić rzeczy takiej struktury bardziej zachodniej, bym powiedział. Ale tu nie wygląda mi na to, żeby było dużo warzyw i owoców. Biżuteria i ciuchy, to nie... Halo, gdzie mnie tutaj przyprowadziłaś? Where are the fruits? Where are the vegetables? Trochę chyba lipa. Coś mi pani z tym marketem zrobiła. Proszę, proszę, jakie to cwane. Mało brakowało. U, ślimaki mają. I małe kraby. You see? Podejście numer 2 do marketu. Tym razem jesteśmy na Old Market, czyli starym markecie. Tutaj wiem, że mają dział na pewno warzywny i owocowy, także spokojnie znajdziemy to, co chcemy. A mają tak naprawdę wszystko w jednym miejscu. Junoń, chodź piękna. To również doskonałe miejsce do tego, żeby kupić jakieś pamiątki z Kambodży. To jest taki odpowiednik Russian Market z Phnom Penh, tutaj w Siem Reap. Hej! Jakon? Co krzyczysz? O! Trudno, chodź. Przypozorientowała się, że nie zdjęła kasku. So first we need to buy vegetable, yeah. Tam. Albo tam. Są jabłka dla Juny tutaj. Przecież chciała cały czas jabłko. A, tam warzywa, dobra. Już, zaraz jesz, kochanie, już. Zakupy zrobione. Trochę warzyw, trochę owoców, trochę jajek. Wszystkiego po trochu, innymi słowy. Będzie na 2-3 dni. A teraz jedziemy... gdzie indziej? Przyjechaliśmy na razie do domu, żeby odwieźć zakupy. Zwolnić trochę motor. Teraz jedziemy dalej. Wychodzę ze spotkania z Polakami. Trójka Polaków, która zawitała tutaj do Siem Reap. Jutro z samego rana wyjeżdżają i jadą do Banlung, do Ratanakiri. Przekazałem tyle informacji, ile byłem w stanie. Było bardzo dużo pytań dotyczących tego, jak najlepiej się poruszać, jak się odnajdować tutaj w tej Kambodży. Ile wiedziałem, ile mogłem, tyle przekazałem. Teraz jadę po dziewczyny, a ich zostawiam w knajpie. Przyjechałem odebrać dziewczyny, ale akurat zadzwonił Football Uncle, więc z nim rozmawialiśmy. Teraz jeszcze tam z nimi cały czas rozmawia. Dzieciaki coś tam sobie oglądają jeszcze na laptopie, więc sobie jeszcze chwilkę przysiądziemy, a później do domu, bo już jest po 20:00, Juny zmęczona, a ja mam jeszcze dzisiaj full roboty, a już tak późno. Jesteśmy w drodze do domu, jest dość późno, prawie 10:00 wieczorem, troszkę się zasiedzieliśmy, a musimy kupić jeszcze pieluchę i wody, także wchodzimy po drodze do sklepu. Szczęśliwie dla nas to jest sklep, który jest czynny 24 godziny na dobę. Taka kultura, taka, nie wiem, żabka to jest czynna 24 na dobę? Nie, nawet nie wiem. O nie, kochanie, nic z tego, już jest za późno. Idziemy w poszukiwaniu pieluszek. Nie płacz, mama jest tam. Zobacz, chodź. Chodź do mamy. Ten koncept ciągle nie przestaje mnie zaskakiwać. W sumie to też jest spotkane w naszych galeriach handlowych. Sklep sklepem, ale mamy normalnie dużą część restauracyjną. I można tutaj po prostu sobie usiąść i zjeść. To jest fajne. I 24 godziny na dobę. Idziemy. No widzisz, przed tobą się otwierają drzwi. Przed mamą nie chcą, a przed tobą bez problemu. Jedziemy. Kupiliśmy pieluchy. I śmigamy. Do domu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja przychodzę do domu, a tutaj... I tego nie widzicie, bo jest na szerokim obiektywie. To jest znowuż ten wielki, mega szybki spider. Ten pająk. Gigant. To jest naprawdę wielki pająk. Nie wierzę w to po prostu, że on tutaj jest. Jak się mam go pozbyć teraz? Po prostu... No, to bydle. Mega szybki. Siedzimy sobie właśnie, rozmawiamy z Adamem. I prezentuję po kolei szczeniaczki, no ale krecik to jest moja żona, no jak mogłeś po prostu. Nie, moja żona już ma okulary, także nie jest już krecikiem. To możesz, to w takim razie oddaję krecika, bo słodziak straszliwy z niego. No. Zostanie z tobą? Ja tu wiesz, dlatego jego już
bierzemy, bo on se sam wychodzi z końca. Tak? Ale zostanie z wami, czy oddacie go gdzieś komuś? Może nie, zostanie, nie wiem, który zostanie, nie? Zrobimy casting. Okej. Okay. Ładnie, może wezmę jakiegoś, bo... No, bo trzeba pilnować tam zagrody, nie? Niewykluczone, że będziemy, wiesz, dom mieli tutaj. No, na pewno. Także dom, kto wie. No. Moi drodzy, no my jesteśmy tutaj z Adamem. Bardzo będę wdzięczny, dziękuję. Witam wszystkich kanału Popas w akcji przez pieprz. Zapraszam na kanał Raport z akcji, bo jest najlepszy z Kambodży. I zdrowie wasze w gardło nasze. Masz świadomość tego, po prostu to nie pójdzie do emisji. To nie ma szans. Nie. Polecamy bardzo kanał Adama, oczywiście Raport z akcji. Adam bardzo, bardzo ładnie się ostatnio zachowuje i nawet na live'ach, jak oszczercy, szubrawcy piszą kalumnie na mnie, to Adam staje w mojej obronie, także bardzo ładnie. Ja pozwoliłem im więcej, żeby sobie tam, wiesz, przed bliskami gadali i tak dalej, ale no, jasno trzeba powiedzieć pewne sprawy, bo oskarżali się, nie wiem, o jakieś sprawy, że ciebie teściowie utrzymują, albo że nie masz pieniędzy i że domu nie wydajesz. Ja mówię, to się zdziwicie, bo ja już wiem na przykład, tak? Ja już wiem, bo jakieś tam rozmawiamy i coś działamy. Ja mówię, to się zdziwicie, jaki będzie miał fajny, kurde, wiesz, taki, może nie guest house, ale... No już prawie, to już prawie guest house, no. No, ale... to mówię, to się zdziwicie. I tak im wyliczam, mówię, popatrzcie sobie, ludzie, utrzymaj chatę 300 dolków tam, tu no. I drugą. Weź, zapłać, kurde, minimum $20 na dzień na utrzymanie, jakieś paliwo, dżunku, coś. No, środki, nawet więcej, coś. No. Takie tanie jedzenie, to jest tak, no. To jest, że polisz przez dni, do tego jakiś tam i za kup MacBooka, kup, kurde, skuter. No. Internety się tną. A tak mądrze gada. Ale pech. A dobrze mówił, dobrze gadał. Daj mu jeszcze szansę, może jeszcze się uda. No nie udało się, niestety. Szkoda, a dobrze mówił. Trudno. Tniemy. Adam, raport z akcji. Wejście drugie. Ujęcie drugie niecenzurowane. Mamy kolejny kręcik, ten jaśniejszy. Matko jedyna, jaki słodziak. One ci z nieba spadły, tyle kontentu z tymi pieskami. Dobra, a tu masz takiego lejlonowatego, nie? Jaki podobny. Ale słodkie. Po klawiaturze mi chodzi, żeby go nie wyłączył. Ładne, fajne, bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzo ładne. No niewykluczone, że jak już będzie czego pilnować, to może weźmiemy jakiegoś. To kooptujemy tutaj do naszego teamu kociego. Masz jeszcze 4 tygodnie, nie? Za 4 tygodnie będziemy wydawać. No spokojnie, to już będziemy przeprowadzeni. No. Ale nie mogę zdradzać nic, przepraszam bardzo najmocniej, bo to jeszcze nie ten odcinek. Ja dopiero w następnym będę zdradzał szczegóły. To jak w ogóle kończę, bo za dużo mówimy. Znaczy nic nie powiedziałem, ale powiedziałem, że się zdziwicie, nie? Że no, Marcin będzie miał jakąś konkretną chorobę. Wiadomo, że będzie coś, no wiadomo. Ale o tym już w jutrzejszym odcinku, przepraszam najmocniej, ucinam, bo na raporcie wiecie wcześniej. Koniec. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pięknie dziękujemy za oglądanie i zapraszamy serdecznie na jutro, na kolejny odcinek, oczywiście 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj życzymy wam fantastycznego dnia, bawcie się dobrze. I jeszcze raz, dzięki wielkie, że jesteście z nami. Piękne, dzięki. Do zobaczyska. Cześć.